May it be an evening star. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play LEGO The Lord of the Rings. Dzisiaj udajemy się dalej. Jakbyście słyszeli jakieś dziwne miałki, czy jakieś tam takie jakieś dziwne stukania, czy tak dalej, to przepraszam, ale mój kot dzisiaj tak szaleje i dziwnie miauczy, w ogóle jakoś się tak strasznie dziwnie zachowuje, nie wiem dlaczego. No nie, musiał się mi rozłożyć akurat pod krzesłem. Mój Boże, nawet nie mogę się ruszyć. Czekajcie. O mój Boże, on się rozkłada i chce się ze mną, żebym go głaskał, ale ja teraz nagrywam odcinek, kocie, no przepraszam. Potem będzie czas na pieszczoty. No przepraszam, jak będziecie słyszeć jakieś miałki czy piski, to przepraszam, ale mój kot naprawdę dzisiaj się zachowuje zupełnie inaczej niż kiedyś. Znaczy, nie zawsze, jakoś tak dziwnie jest taki podekscytowany. Nie wiem dlaczego. O! Kocie, błagam cię, przestań tutaj mi miauczeć. Ciekawe, czy uda mi się zdobyć podróżnika, to tak inną drogą. O, wiaderko! Yeah! No dobrze, Common Hobbits, ty mnie nie popędzaj! Ja nie mam do ciebie jeszcze zaufania, więc nie będziesz mnie jeszcze tym bardziej popędzał. No, gdzie on się tak śpieszy? To mnie zawsze zastanawia. Gdzie ten Gollum się śpieszy, że... Come on, Hobbits, come on! Bum, bum, bum. Bam, bam. Zaraz przyjdę, ty się o mnie nie martw, chłopie. O Boże, kocie, błagam cię. No ja naprawdę przepraszam, ale mój kot jest dzisiaj nieposłuszny. To nie moja wina, naprawdę. Staram się, żeby mi nie przeszkadzał, ale... Niestety zwierzę nie jest tak łatwo. A, dobra, nieważne. Mam nadzieję, że na nagraniu nie będzie go słuchać, bo się zabije. Wow! Okej. Okay. Podejrzany! Au. Nie wpadaj mi do wody. Szybciej, hobbity, szybciej. Staram się być szybki jak łza. O, błagam! Jezu, jak wy to słyszycie, to przepraszam, ale no ja nie wiem, co się dzieje dzisiaj z moim kotem. Boże! To jest straszne. Gdzie ja mam to zanieść? Kocie, błagam cię, Jezu, abyście wy widzieli, co mój kot teraz wyprawia. To się po prostu w pale nie mieści. Robi takie akrobacje, że... Boże! A, czyli tylko w tej jasnej strefie, że tak powiem, nie ma głębokiej wody. Pan Gollum, w ogóle ten dziwna poświata za Gollumem wygląda, jakby on tam nasikał, ale dobra. To już moje takie dziwne skojarzenie. Tak, pewnie to słyszycie, przepraszam. Ja nie mogę się skupić. Dlaczego on mi to robi? A,
Aha. Rozumiem. A ciekawy sposób. Cicho! Come, hobbits, come, come on, come on. Kumun, hobbits, come on. Aha, sam możesz tu. Yeah. W ogóle on też może. Come, habits, come on. Okej, ale ty musisz tu przyjść. Okej. Tędy hobici. No idę, ty golumie głupi. Mnie to wkurza, jak on cały czas nam mówi, że mamy iść. Tak, nie mogę się oprzeć. Okej. Okay. Tak, Bill, znaczy sam to taki szpaner, nie, i próbuje zaimponować, że umie nosić wiaderko na głowie i w ogóle. Tia. Ty możesz. Czy wokół coś jest? A, nie byłem. Myślałem, że tutaj coś jest. Smuteczek. Magiczne źródło. No! Idź, idź, idź. Bum. He? A, widać. Widać, sam nie jest Okej. Orzesz w mordę. O nie, nie mogę się tam dostać, bo nie mam Legolasa. Tam jest fioletowy pieniążek. No co za bezczelność. Dawaj. O! Znalazłem pieniąż. Elficki płaszcz. No. Okej. A w ogóle przy. O, tam widzę kolejny niebieski, znaczy fioletowy pieniążek. O, to mnie cieszy. Jest! Może mi się uda zdobyć podróżniczka. Fajnie by było. Ucieszyłbym się. Widzę kolejne pieniążki na horyzoncie. Dość dużej wartości, że tak powiem. Ceny. Wygoruje dużą cenę za tą kasę.
Ciekawe, czy mi się uda zdobyć pasek. Fajnie by było. Hejt! Hejt! Ona nam ciągle mówi, co mamy robić. No, nareszcie mój kot się uspokoił. Aczkolwiek nie wiem, bo... Ej, Sam! Sorry! Ej, Sam! Lol? On chyba jedzie za nami. Pieniądz! Dawaj mi go, cholera! Mieli tak blisko, brakuje. Dajcie mi pierścień. Nie, Sam. Ty się ukryj tu. Mi tak brakuje mało do True Adventure, że muszę go zdobyć. Tam widzę kolejne pieniążki. Naprawdę brakuje mi bardzo mało, no jak widzicie, brakuje mi niecałe 12%. Ja tak na oko patrzę, tak 12, znaczy tak, znaczy nie 12, 17%. A, tam się nie da. Kasa daje moc. Chyba. Au! Przy okazji straciłem moją kasę. Prawie. Orzesz w mordę! No, ukryj się. Ups. No przecież... Schowałem się, o co wam chodzi? Okej. I tam jest ostatnia kasa. Uda nam się, kochani. Chyba. Chyba, że teraz popełnię jakiegoś faila i stracę wszystko, całą kasę. To by było głupie. O, i sorki, Frodo, że cię zdzieliłem bezczelnie, ale teraz muszę zdobyć kasę. Brakuje mi niecałe... Oj! Nie wiem, co mam robić. Aj! No, co ja mam... Aha, miałem przeskoczyć. Tak, teraz wiem. No! Człowieczku! No idź tu! O! Kasa! Została mi. Coś tam kam hobbits kam. Ej, ludzie, brakuje mi 1/100 do podróżnika. Wysililibyście, abyście mi teraz dali kasę. Ale ja już wiem, gdzie mam... Nie wiem, czy to koniec? It's over? To wszystko? Poważnie? Nie ma już więcej kasy? No jak, nie zapominajka, tutaj jeszcze dostała gdzieś fioletowego pieniążka. Czy coś. A tak, tutaj dostała tą kasę. I tu będzie moja wielka chwila. Obiecuję wam, że zdobędę tutaj True Adventure. Choćbym się miał... no. Choćbym miał się wkurzyć, zdobędę tutaj... No błagam, brakuje mi 1/100 do podróżnika. Weźcie... No i
jeszcze nie rozwalił, no co za hula! Cholera. Cóż. A nie, tam jest jeszcze kasa. No dobra, ludzie, uda mi się. Wierzcie we mnie. Brakuje mi 100 do podróżnika. Teraz nic ani nikt mnie nie powstrzyma. Okej, tam jest kasa, ja już ją złapię. No, serio? Brakuje mi 100 do podróżnika, już dajcie mi tego podróżnika, cholera. Jest! Jest, jest, jest! Boże! Udało mi się. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. No. Jej, uciekliśmy z moczar w 16 minut. Jej, jesteśmy przy tych dwóch wieżach. Lol? Co? A tam właśnie było widać w tle te dwie wieże. Lol? Upsi! Jakaś bitwa się tu szykuje. A, mamy tutaj łuczników, kolegów naszych, czyli Faramira i tego drugiego, i nie wiem, nie pamiętam jak on się nazywał, i Madrilla. Okej, co my mamy tutaj do roboty? Coś musimy tu zrobić chyba. Nie wiem co, ale coś musimy. Aha, musimy zbudować to. Dobrze. A jak już zbudowałem? Aha. O, dobra, dobra, już rozumiem. Spadaj, spadaj, spadaj. Spadaj, idziesz. Rozwalmy ich, Faramirze. No, bij go, Boże. Tak, pierwszy słoń padł. Znaczy, padł, padnie. Dobra. Druga część bramy. Jak widzicie, mamy dwa słonie tutaj do zabicia. Okej. Kolejny słoń. Faramir was pokona, niewierni kolesie. Dobra. Przepraszam, drugi słoń z bańki. Jej, udało się. O! Two were my kin. A dwarf there was also, and an elf, and two men. Aragorn, son of Arathorn, and Boromir of Gondor. You're a friend of Boromir? Yes.
To grieve you then, to learn that he is dead. Dead? He is my brother. Two halflings, and a host of men at my call. Jezu, mój kot znowu się rozpłakał. Jej, martwe bagna, poziom skończony. Jej, udało się. I podróżnika mamy, yeah! Tak jak wtedy nie mieliśmy, to teraz mamy, aczkolwiek nie mamy żadnego zestawu. Smuteczek. Niestety. Tam aż 3 nam się udało zebrać. Appetizer! Jej, okej, okay, więc teraz będziemy tutaj przemierzać świat z Faramirem i tym. O kurde, zapomniałem jego imienia. I Madrilem, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa! May it be an evening star, shines down upon you. May it be.